Witam Państwa. Jesteśmy w Dobrej, w gminie Strzeleczki. Co jest takiego urokliwego w tej małej miejscowości, że już po raz 22 spotykają się tutaj uczestnicy pleneru? Tego dowiemy się za chwilę od nich samych. W tegorocznym plenerze brał udział 19 uczestników stacjonarnych. Właściwie można powiedzieć z całej Polski, bo są z Krakowa, z Gostynina, z Brzeska, z Opolszczyzny. Pracuję w akrylach i zainspirował mnie w tym roku mostek, który tutaj się znajduje, rzecz jasna ich tutaj sporo, i na mostku siedział wędkarz. I on mnie zainspirował, tak siedział po prostu malowniczo. Zrobiłam zdjęcie, popatrzyłam i stwierdziłam, coś mi tutaj Japonią pachnie. Na początku, jak dowiedziałam się, co się dzieje na Ukrainie, no obleciał mi strach, smutek i wściekłość. Jak zawsze byłam dumna ze swojego kraju, że pochodzę z Rosji, no to teraz wstyd i hańba, szczerze powiedziawszy. Tym bardziej, że Rosja i Ukraina połączeni między sobą. Mój tata jest z Ukrainy. Mój kuzyn mieszka na Ukrainie. Ma dwóch synów wieku poborowego. Jak ja mogę się czuć? Płacz, łzy, stres, wiadomo, ani malować z tego powodu, ani pracować w ogóle. No i potem zawzięłam się i po prostu powstało kilka obrazów na temat, w cudzysłów, wojenny, tylko to taki troszeczkę tak jak agresywny, kobiety mocy, przez to, że my tworzymy z moją przyjaciółką Maryną Podolak obrazy w stylu kobiety mocy, no to też taki totem powstał. Dla mnie jest bardzo piękna ta okolica, ma niesamowity klimat, jest po prostu malownicza. Jest dużo miejsc, które można malować i rysować. Jest przemiłe towarzystwo, bo wiadomo, że przyjeżdża się też na plener z innymi artystami, ale zawsze ma się takie wrażenie, że tu jest bardzo pięknie. No chociaż jeździ się na plenery w różne okolice, ale tu jest jakiś taki bardzo dobry klimat. Przyjeżdżam tu na Opolszczyznę bardzo chętnie. Jestem tu zapraszany od 1973 roku, kiedy nawiązały się kontakty, wzajemności z organizacją po naszej stronie ŚLAŚ, to był Śląsk, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne. Lubię tu przyjeżdżać, bo spotyka się znajome twarze i inspiracja jest z każdej strony, każdy przyczynek jest potrzebny artystowi, czy pozytywny, czy negatywny, to formuje jakąś osobowość.
to wszystko w dzisiejszym programie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.